Kiełbasa pieczona, chłopska. Bardzo prosty przepis. Serdecznie zapraszam. Więc teraz tak, mięso, które potrzebujemy na tą konkretną kiełbasę, to jest szynka w kulce, to jest pierwsza klasa i jej jest kilogram. Później jest wołowina, jest jej kilogram, ona będzie zmielona na najmniejszych oczkach 2 mm. I jest tutaj też łopatka, którą zmielę na oczkach 8 mm. Z łopatki nic nie wykrawam, zostawiam ją tak, jak jest z tymi przerostami. Mięso oczywiście będę peklował, każde z osobna, zaraz sobie pokroję, zapekluję, ile peklo soli, wszystko będziecie widzieli w opisie. Oczywiście zamiennie możecie użyć soli, jeżeli nie chcecie peklo soli, nie ma z tym żadnego problemu. Więc widzimy się już tutaj po peklowaniu, ja zaraz sobie to wszystko ogarnę, to mięso zapekluję do lodówki na noc, no i jutro będziemy robili kiełbasę. No i zobaczcie, mięso się już peklowało 24 godziny. Tak to wygląda. Po peklowaniu sprawdzamy zapach, wygląd. U mnie to jest wszystko spoko, tak jak powinno być. U mnie peklowanie tych niedużych ilości zawsze przebiega w lodówce, także nigdy nie miałem, że coś tam się stało. Zawsze jest wszystko spoko, elegancko. Za chwileczkę będziemy to mielić. I teraz tak, wołowina na najmniejszych oczkach 2 mm. Tutaj mam duże oczka 13, to będzie do szynki. No i tutaj mam 8, można 8, można 6 do łopatki. Jeżeli macie taką mocno poprzerastaną łopatkę, to nawet 6 bym wziął. Ale w tym wypadku moja jest taka akurat, więc niech to 8 będzie. Zobaczymy, myślę, że będzie spoko. Dobra, ja sobie tutaj przygotuję maszynkę i zaraz będziemy to mielili. No to lecimy i teraz oczka 13 lub szarpak, leci szynka, ta moja pierwsza klasa. Po zmieleniu szynki, teraz na sitku 8 mielę łopatkę. Teraz po sitku 8 przychodzi czas na sitko 2. I teraz tak, mielimy wołowinę na 2. Do tego dosypujemy cały czas czosnek. No i teraz tak, mięso mamy pomielone, w wołowinie już jest czosnek zmielony, pięknie to pachnie. I tutaj mamy proste przyprawy, tutaj będzie kolendra zmielona. Przyprawy oczywiście pod filmem, zobaczycie wszystko ile tego czego jest. Tutaj jest tylko jeszcze dodatkowo pieprz. Majeranek. I woda. Ok, wszystko musimy dokładnie wymieszać tak mocno, żeby po prostu mięso nie odpadało od dłoni. Wtedy będzie to dobrze wyrobiona kiełbasa. Więc zaczynajmy. Zobaczcie, mięso już jest naprawdę dobrze wyrobione. Trzyma się na dłoni, to najważniejsze. Dobra, no i konsystencja też jest odpowiednia. Kiełbasiana. Dobra, a teraz zawiązujemy końcówkę. No i zaczynamy robić kiełbasy. Jola, zaczniesz je odbierać ode mnie? Oczywiście. Chętnie pomogę. No bo się tu z nimi nie ogarnę. Dobrze. Nie napełniamy ściśle z tego względu, że będziemy robili pędka. W ten sposób napełniamy jelita. Czekaj, zawiążemy to sobie. Jak macie zrobioną kiełbasę, no to zrobicie sobie takie, róbcie sobie pętka, po prostu takie jak najbardziej, żeby podzielne. Nie wiem, z 15-20 cm max.
Okej. Okay. No i coś w tym stylu. Później wieszamy. Wieszamy na kijach do ocieknięcia, do osadzenia. Także osadzanie, ja myślę, tak godzinka, półtorej godziny wystarczy. Fajne, mamy temperaturę na dworze, mamy jakieś tam plus 5 stopni, więc wieszamy to sobie to gdzieś na kijach, byle koty się do tego nie dorwały i niech to sobie kiełbaska ładnie osiądzie, niech się troszeczkę ocieknie, niech ocieknie. Później już przy wędzarni będę wam mówił, co dalej. Ale to myślę, te półtorej godziny osadzanie plus półtorej godziny ociekanie i ze spokojem po 3 godzinach można zacząć to wędzić. No, pokażę wam, co później musimy zrobić, bo oczywiście ociekanie to nie osuszanie, choć to jest bardzo podobne, ale musimy później tą kiełbasę jeszcze osuszyć, żeby miała piękny kolorek. Więc no dalej robimy tą kiełbasę, tu już trochę mi zostało farszu, widzimy się już przy wędzarni. No i słuchajcie, zrobiłeś mi się godziny trochę późne, musiałem trochę wszystko przesunąć. Ale tak to wygląda. Ja teraz przy dużej ilości dymu powietrza przepływającego podsuszyłem te kiełbasy, zobaczcie. A teraz tak wyglądają. No ja tutaj niestety w wędzarni nie mam takich warunków oświetleniowych dobrych, więc no tak to wygląda. Co jest najważniejsze dla was? Dla was to jest najważniejsze, że w tym momencie te kiełbasy, one są suche jak pergamin, naprawdę są suchutkie i teraz przy 50 stopniach będę je sobie wędził około 3 godzin. Po tych 3 godzinach podniosę temperaturę i już je dopiekę w środku, żeby miały ostateczną, już osiągnęły ostateczną temperaturę. Wszystko wam oczywiście dokładnie opowiem. No i zobaczcie, tak wyglądała moja kiełbacha tutaj. Chłopska, pieczona, dopiekam ją w wędzarni do 72 stopni, wędzenie 3 godziny, na zrębkach tylko olcha, nic więcej tutaj nie dodawałem, w sumie to już były godziny takie wieczorne, więc kiełbasę zostawiłem sobie w wędzarni do dnia dzisiejszego, było zimno w nocy, więc spokojnie mogło sobie tam wisieć, zaraz wam pokażę w przekroju, jak ona pięknie wygląda. No i zrobiłem sobie takie małe, co nieco, jeśli chodzi o tą kiełbasę. Zobacz. Tak to wygląda. Zaraz sobie zrobimy tutaj troszeczkę miejsca i pokażę w przekroju, jak to wszystko tutaj się prezentuje. Ja to wszystko wakuję w worki i wszystko, my większość mrożę, no bo po prostu nie zjadamy takiej ilości na bieżąco kiełbasy, ale spójrzcie na to. Ale spójrzcie na tą kiełbasę. Tak wygląda w przekroju. Tutaj są tylko 4 przyprawy. Naprawdę coś pysznego. Fajnie wyczuwalny jest tutaj pieprz, którego dałem tutaj 3 gramy na kilogram. Naprawdę pyszna jest. Jest tutaj też majeranek. Bardzo prosty skład. Dlatego nazwałem ją chłopska, bo to taka zwykła chłopska wiejska kiełbacha. To smakuje wyśmienicie. Dość dużo czosnku. Pieprz, majeranek i kolendra. To wszystko. 4 składniki. Słuchajcie, gorąco polecam, bo jest przepyszna. Na zimno, na ciepło. No jak chcecie tą kiełbasę, tak sobie możecie ją podać. Oczywiście możecie po uwędzeniu ją sobie sparzyć. Ja dopiekłem, chciałem mieć pieczoną kiełbasę. No i taką mam pieczoną, pyszną kiełbaskę. Serdecznie polecam. Pozdrawiam, do zobaczenia.